Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na Polyglot Gathering w Bratysławie i dzisiaj mam dla Was pierwszego gościa. Przedstaw się może. Nazywam się Kamil. Pierwszy raz mój tutaj na Polyglot Gathering. I to w sumie tyle. Okay. Jestem Polakiem i uwielbiam języki. Okej, okay. Jesteś Polakiem, ale masz wietnamskie korzenie. Tak, mój tata jest Wietnamczykiem, ale wychowywałem się w pełni jedno, powiedzmy, językowej rodzinie w Polsce. A, okej, w jednojęzykowej, czyli nie mówisz po wietnamsku. No, nauczyłem się trochę wietnamskiego, jak już byłem dorosły. Okej. Okay. Więc to nie jest mój rodzimy język. Rozumiem, no dobra. Ja jakby poprosiłem Kamila o udzielenie tego, powiedzmy, wywiadu, dlatego, że byłem na jego, nazwijmy to, wykładzie, na prezentacji, na temat, jaki był temat? To było po polsku języki programowania dla poliglotów. Dokładnie. Był po angielsku, będzie na YouTubie. Będzie na YouTubie na pewno. Jak będzie, to wrzucę link na dole, ale te wykłady z Polyglot Gathering się tam z opóźnieniem pojawiają. W każdym razie właśnie o to chodzi, że my wszyscy ludzie, poligloci związani z językami, lingwiści i tak dalej, jesteśmy... No zazwyczaj się nas kojarzy z humanistami, nie? No tak, tak. I właśnie sprawa jest taka, że ja się zainteresowałem tym, ponieważ ja na przykład zupełnie nie ogarniam komputera, poza tym, że tam montuję jakieś filmy, poza tym, że sobie, nie wiem, gram w FIFA i jakby to jest, na tym się kończy mój komputer. I właśnie byłem bardzo ciekawy, jak to się przenosi właśnie znajomość języków na języki programowania. I Kamil, no, to była bardzo wspaniała prezentacja, dużo ciekawych informacji, takich jak zacząć w ogóle to robić i że naprawdę nie trzeba mieć tak naprawdę wiedzy takiej technicznej, bym powiedział, czysto. W sensie nie jest ona niezbędna, o tak. Nie jest ona niezbędna. Kiedyś, jeszcze może 20, 30, 40 lat temu ona była absolutnie niezbędna, ale dzisiaj wytworzono już takie abstrakcje, które wszystko upraszczają i niektóre języki programowania są naprawdę... W ogóle nie wymagają ani matematyki, ani fizyki, więc można do tego wejść. Okej. Okay. No bo są też jakieś programy, które jakby pokazują, nie? Jak to się... Tak, jest, wiesz, mnóstwo ułatwień. Powiedzmy. Można powiedzieć takie translatory dla programistów, że na przykład zaczynasz pisać coś i od razu ci program podpowiada, czy to, co piszesz, twój program jest poprawny, czy nie. To się nazywa IDE. Bo no, z języka angielskiego. I no, jest mnóstwo takich ułatwień. Nie mówiąc już o wszystkich źródłach, kursach darmowych, które pochodzą z najlepszych uniwersytetów na świecie, z gorszych też znajdziecie. Okay. I wszystkich takich pomocach, no, jest mnóstwo tego. No dobra, a powiedz mi w takim razie, czy u Ciebie najpierw było, czy Ty w ogóle jesteś programistą, że tak powiem, z wykształcenia? O ile się da być z wykształcenia? Nie do końca. Ja studiowałem robotykę w Krakowie i na drugim kierunku studiowałem też matematykę, więc możecie mnie tutaj oskarżyć, że nie trzeba znać matematyki, a matematykę studiowałeś. Ale prawda jest taka, że nienawidziłem programowania na studiach. Bardzo słabo mi to szło. Aż do końców moich studiów, kiedy mój znajomy, który studiował informatykę, pokazał mi, że moglibyśmy stworzyć wspólnie aplikację. Chcieliśmy stworzyć grę. I mieliśmy oczywiście wielkie marzenia, że będą setki, jeśli nie tysiące użytkowników. To wyszło jak wyszło, czyli słabo. Okay. Ale zawsze jakiś to jest start, ale nauczyłem się mnóstwo i zrozumiałem, że to programowanie tak naprawdę jest dość ciekawe. Bardzo ciekawe. I później zacząłem wchodzić w ten temat i tak to się skończyło. Dzisiaj już jestem programistą. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że... Czyli języki takie same w sobie były pierwszą rzeczą, tak? Przed programowaniem zacząłeś się uczyć tak, języków. Tak, nawet bym mógł powiedzieć, że przez to, że mi tak szło słabo z tym programowaniem, to może nauka języków obcych była w pewnym sensie ucieczką od niepowodzeń na uniwersytecie. Powiedzmy. Okej. Okay. Czyli dobra, no to w takim razie standardowe pytanie na Polyglot Gathering. W ilu językach i w jakich mówisz? No to zależy od definicji. Ja zawsze mówię, że to zależy od definicji. Jasne, czyli twoja własna definicja. Moja własna definicja. Właśnie problem w tym, że nawet chyba nie mam swojej własnej definicji. Okej. Okay. Ale powiedziałbym, że mogę słuchać, czy czytać też gdzieś tak w 6-7 językach. Dobra. Bez większego problemu. Może w jednych czytam wolniej, w drugich gorzej, ale powiedzmy, że mogę wziąć jakąkolwiek książkę i mniej więcej w tylu językach rozszyfruję, co tam jest. Okej. Okay. Czyli jakie to są? To będzie polski, będzie angielski, hiszpański, bo mieszkasz w Barcelonie, tak? Tak.
Zrozumiem coś po portugalsku, francusku, po rosyjsku. Nie wiem, czego jeszcze nie wymieniłem. Polski wymieniliśmy? Polski wymieniłem, tak. Angielski, polski, rosyjski, francuski, włoski, włoskiego nie wymieniłem, portugalski i hiszpański. Czyli te... jest tego. Ale chiński nie? Chiński nie. Chińskiego uczy się już bardzo długo, ale żeby dojść do takiego momentu, bym mógł czytać książkę bez problemu, czy nawet proste artykuły na internecie, to jeszcze idzie... To jest chyba język z bardzo późnym momentem tak zwanego wejścia, nie? Jakby, tak, no są języki, myślę, w których tak. Możesz, no nie wiem, te języki na przykład w naszym kręgu kulturowym, germańskie, romańskie, to jest tak, że w zasadzie dwa dni już... Tak, to wszystko zależy od tego, tam... w jakich językach już mówisz. No ja na przykład tutaj, jak się tak zastanowić, wszystkie języki, w których umiem rzeczywiście tak czytać, należą do języków, które mają swoje centra, powiedzmy, w Europie, no tak. Do języków indoeuropejskich. A chiński, no niestety, jest językiem, który jest kompletnie różny od jakiegokolwiek innego, które znam. Oczywiście to może działać też w drugą stronę. Na przykład Japończyk, który uczy się języka chińskiego, myślę, że dość szybko wejdzie właśnie w ten moment, że zacznie rozumieć, co jest napisane w książce, w artykule. Już po może kilku miesiącach, może po roku, po dwóch, będzie w stanie czytać mniej więcej i jakby to powiedzieć po polsku, consume content, konsumować być, treść. No tak, tak. Być w stanie jakby tą treść, jakby tak. Żeby ona go satysfakcjonowała też, żeby on ją rozumiał. Dokładnie. W zupełności, jakby odesłania kulturowe i tak dalej. Ale tak samo, zacznie się wtedy uczyć angielskiego, dlatego chodzi tyle memów po necie, że Japończycy nie mówią po angielsku, coś w tym jest. No bo dla nich to jest po prostu język, który no jest tak, zupełnie z różny. Innym, z innym wejściem kulturowym też, tak. No to prawda. Nawet między polskim i angielskim jest tyle podobieństw, jest bardzo dużo. Których nie znajdzie się pomiędzy takimi językami jak chiński i angielski na przykład. No jest to prawda. Na przykład, nie wiem, ja wczoraj się dowiedziałem, bo oczywiście poza tym, że Polyglot Gathering to jest spotkanie, na którym jakby ludzie, że tak powiem, no te swoje języki praktykują, tak? Gdzieś tam wymieniają się z ludźmi, którzy mają te same zainteresowania, i w innym przypadku zupełnie by się nie spotkali. Tak tutaj no, jest ta okazja, żeby się zobaczyć. I wczoraj na przykład na był taki panel dyskusyjny, nie wiem czy byłeś. Oj, nie widziałem się. Na temat... czekaj, jak to było? A, o hegemonii języka angielskiego. No. I na przykład się nauczyłem, że jest takie określenie, taka fraza tell it to the Marines, która oznacza, żeby nie mówić nikomu. Okay. I podczas II wojny światowej, jak złapali jakiegoś Anglika i kazali mu coś powiedzieć propagandowo właśnie po angielsku w radiu, no to on na koniec dodał, że tell it to the Marines, tak? Czyli dla Niemców, którzy go złapali, oznaczało to, że powiedział, żebyście przekazali dalej, a tak naprawdę okazało się, że tu chodzi o to, żeby nikomu nie mówić, więc są takie elementy kulturowe bardzo, bardzo fajne. I w językach programowania nie ma tego. No w językach programowania raczej tego nie ma, bo języki programowania są stworzone przede wszystkim po to, by w sposób łatwy i nieidiomatyczny komunikować się z komputerem. W językach takich jak Esperanto, nie uczyłem się Esperanto, ale zakładam, że tych idiomów, powiedzmy z definicji czy kulturowych jest pewnie mniej też, ale no to też... Ale powiedzmy, że w językach programowania one... raczej nie zaistnieją w ten sposób, jak... Nie, no wiadomo, chociaż to też zależy, jak to rozumieć, bo są różne metody pisania programów. Niektórzy programiści piszą programy w jeden sposób, drudzy w drugi. Tak samo, jak można powiedzieć jedną rzecz na wiele sposobów. Można coś komuś powiedzieć, tak samo można napisać program, który zrobi to samo, ale jest pisany w różnych... W innych językach. Może być nawet w tym samym języku, a pisany po prostu... Inne komendy. Z innymi komendami i wtedy można powiedzieć, że to są właśnie takie... możliwości używania idiomów w języku programowania. Okej, okay. Czyli jest pewne to w pewnym sensie jest, ale transfer, ale. No tak, tak. No, to zależy jak. Zależy jak na to będziemy patrzeć, próbować to porównywać. Jak romantycznie na to, że tak, tak powiem, tak. Patrzeć. No tak, okej. Okay. Czyli, a jeśli chodzi o języki programowania, czy można powiedzieć, że się zna kilka języków programowania? Ty znasz ich tam, nie wiem, 4, 5, 8, 15. No ja znam kilka. Nigdy tego nie liczyłem, ile znam, ale pracowałem w kilku, no tam w Javie, w Pythonie, w JavaScriptie. Okay. Ale w językach programowania jest to, powiedzmy, trochę... Powiedzmy, ciężko jest powiedzieć, tak jak zadałeś mi pytanie, w wielu językach mówisz. To jest już dość trudne pytanie. No tak, jest. A w językach programowania jest to jeszcze jest bardziej tego. Utrudnione. Bo tak naprawdę języki programowania... No to co? Masz do nauki kilkadziesiąt, może kilkaset, jakieś tam, się nazywa po angielsku keywords, słów kluczowych, po których no, w sumie znasz już całe słownictwo.
No ja się strasznie zdziwiłem właśnie, jak pokazywałeś, że tam w Pythonie jest chyba 30 kilka tych keywords. Tak. I dla mnie to było takie wow, że to można w jeden dzień się nauczyć, nie? I czy, znaczy, no wiadomo, że to tak nie jest, ale jest to... Bo dla mnie, jako osoby, która nie miała w zasadzie do czynienia z programowaniem i tego typu rzeczami, no to było dla mnie szokujące, że, jasne, że masz język i jest 33 słowa i jakby na tym się opiera wszystko, nie? No na tym się opiera wszystko, aczkolwiek jeśli nauczyłbyś się tylko tych kilku słów kluczowych, 30, przeczytał całą gramatykę czy specyfikację Pythona, i byś powiedział, że znasz Pythona, to wielu programistów Pythona by ci powiedział, że tak, to nie jest prawda. Bo na przykład trzeba właśnie znać jeszcze to, jak się pisze w tym Pythonie w środowisku innych programistów, bo są właśnie te idiomy, są powiedzmy już fragmenty kodu, które są napisane przez innych, które ty powinieneś wiedzieć, jak używać. To są takie biblioteki, tak zwane, chyba po polsku to jest biblioteka, tak, biblioteka. Są też frameworki, to nie wiem jak przetłumaczyć, które, to są takie jakby gotowe części kodu, które, tak, które są używane przez programistów, więc trzeba by było też się nauczyć tego. Więc, no, ale ciężkie jest to do zdefiniowania, co to znaczy znać język programowania. No tak, no to nawet nie zamierzam tutaj wchodzić w jakąkolwiek polemikę, bo dla mnie to jest, wiesz, jakby... Nie, spoko, spoko. Czym się teraz zajmujesz, bo masz tutaj Diengos, tak? Tak, ja w swoim wolnym czasie pracuję nad tym projektem. Jak na razie jest to aplikacja do czytania w prosty sposób w języku polskim, czyli jest po prostu przeznaczona dla osób, które uczą się języka polskiego. Myślę, że jest bardzo pomocna dla osób, które znają już kilka języków, bo można tłumaczyć sobie w prosty sposób, powiedzmy z hiszpańskiego, z angielskiego, na polski i na odwrót. I jednocześnie można czytać sobie artykuły, które są związane tylko i wyłącznie z polską kulturą. To robię w wolnym czasie, pracuję też na pełny etat po prostu jako programista. Mam też kanał na YouTubie Diengos. Wszystkie linki będą w opisie, albo tu się gdzieś wyświetlą teraz pewnie. Ekstra. Jeśli działa nadal ta funkcja, bo wiadomo, rzeczy się zmieniają rzeczy na YouTubie, będziecie mieli wszystko. Dobrze. To zapraszam Was na kanał Kamila, na jego wszystkie strony i tak dalej, wszystkie projekty. Bardzo jestem ciekaw tego Diengos. Zobaczymy, co tam się dzieje. Wam też polecam. Ekstra. I co? No to tyle. Widzimy się, uczy się języków. Na razie. Do zobaczenia.